Dariusz Rekosz, Arsène Lupin, dżentelmen-włamywacz, jasnowłosa dama, na motywach serii Maurice'a Leblanca. Jeżeli kobiety zazwyczaj są przyczyną wszelakich kłopotów, to ta opowieść zdaje się to potwierdzać. Najpierw zakochany w córce ojciec postanawia sprezentować jej wyjątkowy mebel, a później okazuje się, że przez tenże zakup może stracić 1 000 000 franków. No, może 500 000, ale co to za frajda przystawać na propozycję sławnego włamywacza, skoro alternatywą jest utrata córki. W dodatku, gdzieś obok kręci się tajemnicza jasnowłosa dama. A może to ją należałoby aresztować? Tylko z jakiego powodu? Jitenu wiedział, że choćby zaangażował w poszukiwanie tajemniczego samochodu i firmy kurierskiej pół komisariatu, to efekty tego byłyby opłakane. Skoro w sprawę wmieszał się nie kto inny, jak tylko Arsène Lupin. O dokonaniach słynnego włamywacza słuchał nie od wczoraj. Czasami nawet śledził doniesienia prasowe opiewające jego gościnne występy. Aby jednak sprostać całej policyjnej procedurze, pofatygował się do handlarza antykami i przepytał go na okoliczność sprzedaży wiekowego sekretarzyka.